Cześć, siemanko moi drodzy, ja jestem Misaga, a to moje koło fortuny! Naprawdę nie miałam pojęcia, że tak wam się spodoba Movie Star Planet w moim wykonaniu. No i zaczęłam dzisiaj coś kombinować, żeby nagrać kolejny odcinek. Tak więc w dzisiejszym filmiku to koło fortuny zdecyduje, jaką stylizację będzie miała moja dziewoja. Będziemy, słuchajcie, wszystko losowali, albo będzie losowało koło fortuny, albo mój palec, kiedy mam zamknięte oczy, ale to zaraz poznacie, słuchajcie, zasady, wszystko się dowiecie. Jeżeli spodoba wam się taki film, to pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę, jeżeli będzie ich 15 tysięcy, to nagram na pewno kolejny odcinek i może, wiecie, stworzę z tego całą taką serię. No dobra, więc mamy tutaj moją dziewoję, już ją troszeczkę rozebrałam, ale zaraz ją rozbierzemy bardziej. Na sam początek muszę zakupić VIP-a, bo nie mam żadnych pieniędzy, a nie wiadomo jakie rzeczy się, wiecie, wylosują, mogą być bardzo drogie i będę musiała bardzo dużo wydać i wtedy będę bardzo niezadowolona, więc słuchajcie, biorę chyba tą najdroższą opcję, bo ona się najbardziej opłaca i wydaje mi się, że ta kwota starczy mi na wiele odcinków, naprawdę, bardzo dużo odcinków będę mogła za te pieniądze nagrać. No dobra, czekamy. Kiedy to się doda? Halo? Halo? I w ogóle zobaczcie, mam już 7 level i zaczęło mnie pełno osób dodawać do znajomych i wydaje mi się, że za to też wchodzi ten fame, bo weszłam wtedy jakoś po nagraniu odcinka, pełno osób mnie poprzyjmowało do znajomych, albo może mi dawaliście te autografy? A, może. No teraz to nie wiem. Dobra, słuchajcie, jestem już VIP-em. Jestem. Haha. Jestem już VIP-em, moje konto jest załadowane pieniędzmi aż po brzegi, więc lecimy do sklepu i zaczynamy naszą dziewoję tutaj rozbierać. Gdzie się rozbiera? O tak, trzeba na nią kliknąć. Ściągaj spodnie, ściągaj koszulkę. Dobrze, że nie można jej jeszcze bielizny ściągnąć, bo to już by była lekka przesada. Mojej dziewoi zostawimy tylko włosy, żeby po prostu wyglądała jak ja, więc można powiedzieć, że to ja dzisiaj przebieram się w jakieś dziwne ciuchy. Można tak powiedzieć. No i słuchajcie, na początek musimy się zdecydować, czy bierzemy t-shirt, czy sukienkę, no bo jeżeli weźmiemy już sukienkę, no to wtedy nie będą nam potrzebne spodnie. Więc moi drodzy, tutaj na tej tarczy są liczby parzyste i nieparzyste, więc parzyste liczby to jakaś koszulka, t-shirt, a nieparzyste to sukienka, więc uwaga, uwaga! Pierwsze kręcenie! Ale mocno zakręciłam jak szalona! Mamy 16, czyli liczba parzysta, czyli losujemy coś z tych koszulek. Ja teraz, słuchajcie, zamknę oczy, będę jakoś tam, wiecie, kręciła tym palcem i zobaczymy, co mi się wylosuje po prostu. Zamykam oczy, nie podglądam i zaczynam tym lecieć. Góra, dół, góra, dół. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze klikam. I uwaga, stop, to tutaj. Co to jest? Powiem tak, w realu bym tego nie ubrała. Oj, nie, nie, nie. No dobra, ale słuchajcie, to nie wszystko, bo jeszcze przecież trzeba kolor jakiejś tej bluzki wybrać. I jak widzicie, tutaj na tym moim kole poprzyklejałam sama własnoręcznie kolorowe kartki, żeby było wiadomo, z jakiego koloru mam losować. Więc uwaga, uwaga, znowu kręcimy. Oby jakiś ładny kolor. O, zielony. No dobra, czyli teraz zamykam oczy i losuję coś tutaj z tych zielonych, załóżmy tu. O, no powiem wam, że nawet do tych moich włosów będzie to pasowało, ale za ten sweterek 450 golda trochę dużo, no ale to trudno, niech będzie. Okej, więc w takim razie kupujemy to, żeby już nam to nigdzie nie uciekło. I dostaliśmy oczywiście ten fame, mam już 8 level, no proszę, i dostałam jeszcze pieniądze, więc można powiedzieć, że mi się zwróciło za ten zakup. Nie zapomnijcie też oczywiście subskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tutaj na tym kole fortuny macie taki przycisk, on zmienia się na szary i taki sam przycisk macie pod moim filmem, więc go klikajcie i będzie wtedy fajnie. Dzwoneczek też i będzie jeszcze fajniej. Miałam przed chwilą delikatne problemy techniczne, po prostu jak losowałam spodnie, to mi się kamera wyłączyła, więc słuchajcie, robimy losowanie jeszcze raz, bo niestety tam się nic nie zapisało. Liczby parzyste to spodnie, a spódniczki to nieparzyste. I uwaga, uwaga, co będzie, co będzie, co będzie? No nie, stanęło. To jeszcze raz.
nie może stanąć w połowie. 4, czyli wybieramy, moi drodzy, spodnie, więc uwaga, uwaga, zamykam oczy. Losujemy, 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 losujemy i wybieram to. Oh my god! No dobra, mogą nie wyglądać wcale aż tak źle. Kolory mamy 2 do wyboru, więc losujemy pierwszy kolor. Coś z pomarańczowych. Okej, więc zamykam oczy i losuję jakiś tutaj kolor. Żółte? Oh my god! Ja ogólnie też bym chciała, żeby te rzeczy jakoś, wiecie, wyglądały, żeby były ładne i żebym mogła ich później użyć do czegoś. Dobra, tutaj mamy czarny, więc losujemy, 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 kręcę wszystkim, wybieram to. Oh my god! Dobra, tych spodenek raczej nigdy nie użyję, ale niech będzie. No to teraz, moi drodzy, losujemy buty! Buty, buty, buty! Czas start! Jakie będą dzisiaj buty? Buty, buty, buty! Te! Te! O! O! Ostatnie w ogóle, lol! Dobrze, że słuchajcie nie za te diamenciki, bo wiecie, diamenciki wydaje mi się, że chyba są dosyć cenne. I co, te trampki są tylko białe? Nie, dobra, okej, okay, jeszcze raz trzeba było je kliknąć, dobrze, dobrze. I mamy tutaj tylko jeden kolor, więc... Więc jak... O, niebieski! Oh my god! Ta, ona ma na sobie wszystkie kolory tęczy, przysięgam! Dobra, zamykam oczy. Kręcę, kręcę i ten kolor. O, a czemu nie można tego drugiego zmienić? Trochę głupota, no ale dobra, okej. Okay. Kupiliśmy to już, żeby się nic nie stało i ona wygląda, słuchajcie... Wygląda moim zdaniem źle, a wiecie, że zaraz jak zaczniemy losować jeszcze dodatki, to może wyglądać jeszcze gorzej. Mamy też tutaj jeszcze dział z kurtkami, ale tych kurtek jest bardzo niewiele, więc postanowiłam, że będziemy je tylko i wyłącznie losowali, jeżeli będziemy mieli ubraną sukienkę, a tak to po prostu kurtki olewamy. Dobra, fryzury nie zmieniamy, bo muszę zostać, wiecie, jakoś do siebie podobna. No i zobaczmy, jakie my tutaj mamy te dodatki. Wow, dobra, wydaje mi się, że chyba, wiecie co, wylosujemy 2 dodatki, chyba że trafią nam się 2 czapki, no i będzie trzeba którąś wtedy zdjąć, no to wtedy wylosujemy jeszcze raz, żeby nie zniknęła ta poprzednia rzecz, ale mamy tutaj korona, jaka fajna, wow, to coś dla mnie idealne, nie, serio, dodatków z tego co widzę jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale fajna torebka. Wow, niech mi się tutaj jakieś fajne rzeczy wylosują. Serio, bardzo bym chciała, żeby coś było serio ładnego, a nie jakieś same szkaradne rzeczy w bardzo szkaradnych kolorach. Nie wiem jak wy, ale ja jak na razie bardzo dobrze się bawię, więc mam nadzieję, że będziecie chcieli zobaczyć kolejny odcinek z Koła Fortuny i MSP, więc zostawcie 15 tysięcy łapek pod filmikiem i wtedy nagrywam kolejny odcinek. Błagam, Aga, wybierz coś ładnego, proszę, 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 proszę. Dobra, załóżmy to, to tutaj. Co to ma być? Wielki kajdan nosi! Ale powiem wam, że to nawet w miarę teraz pasuje do tych spodenek. Moja dziołcha wygląda teraz trochę jak taki, wiecie, a la raper, ale ten sweter trochę nie pasuje, bo jaki raper nosi taki elegancki sweterek? No ale nieważne. Zobaczmy teraz jeszcze kolor. O matko, tu są 3 kolory, aż... Oj, moi drodzy, będzie grubo, będzie grubo. Pierwszy kolor niebieski. O nie, jak to zepsuje. O nie wierzę, ale to zepsuje. Aha, to jest pierwszy tylko łańcuch. Dobra, to teraz drugi łańcuch. Nie, to ten łańcuch tak zepsuje. Pomarańczowy. Nie, to będzie tragedia. Moi drodzy, to będzie po prostu tragedia. Błagam, żeby jakiś żółty wybrać. Gdzie były te żółte? Nie pamiętam. Tu? O, trafiłam. Dobra, zostaje żółty. No i teraz ostatni kolor. Proszę, żeby on jakoś tego jeszcze gorzej nie sknocił. O, znowu pomarańczowe. Ale beka. Nie kręciłam tego tak specjalnie. Nie oszukiwałam. Dobra, zamykam oczy. Losuję, losuję, losuję. Tutaj klikam. Żółty. No dobra, 2 różne odcienie żółci. Gdyby ten fioletowy był normalnym kolorem, to by była naprawdę bardzo ładna rzecz, którą bym na pewno kiedyś jeszcze ubrała, a teraz już nie ubiorę. Czy tu jest jeszcze jajko na głowę? Ale beka. W ogóle słuchajcie, możecie też podliczyć w komentarzach, ile na tą stylizację wydałam kasy.
bo to jest też bardzo ciekawe, ile mi na to zeszło, na tą obrzydliwą, brzydką stylizację, ile wydałam. Dobra, losujemy jeszcze jeden gadżet, no chyba, że to będzie naszyjnik, no to wtedy wiecie, powtarzamy losowanie, więc ja zamykam oczy i kręcę palcem i załóżmy to. Oh my god. To jest świąteczna jakaś torba. O Chryste! Oh my god! Oh my god! Dobra, jeszcze... O, ile kolorów! O! Nie wierzę! Dobra, pierwszy kolor. Nie, to będzie jakaś tragedia, niebieski. O bo! Fuj! Ale pasuje jej pod ten kajdan, nie wiem czy widzicie. Ma fioletowy kawałek naszyjnika i teraz ma fioletową torebkę, więc można powiedzieć, że w miarę nawet się zgadza. Dobra, znowu mamy niebieski, więc zamykam oczy tutaj. Oh my god, to będzie jakaś tragedia. Trzeci kolor. Zielony. Okej, zamykam oczy tu. Ja nie mam słów. Ja nie mam słów, co się tutaj właśnie teraz dzieje. Różowy. Różowy. Nie, tam są wszystkie kolory tęczy, naprawdę. O Boże, to jest nie ramionczko, tylko... Jak to się nazywa? Nie pamiętam! I teraz chyba zmieniamy kolor kwiata. Uwaga, uwaga, kolor kwiata. Dobra, z czarnych coś. O mój Boże. O fuj, gorzej być nie mogło, przysięgam. No kupuję to, trudno. Ja nie mogę, jak ja mam tak wyjść do ludzi? Ja mam tak wyjść do ludzi, naprawdę? To jest jakaś po prostu tragedia. W ogóle powinnam jeszcze ubrać okulary, bo widzę, że one mi się tutaj ściągnęły. W sensie, no niby dobrze, bo mogłam też jakieś inne okulary wylosować, ale jeżeli okularów nie mamy, to powinnam moje okulary, te wiecie, takie oryginalne założyć, bo ja noszę tak na serio okulary i wiecie, i bardzo wtedy wyglądam jak ja. Ta postać wygląda serio teraz jak ja, więc ubieramy jeszcze te okulary. Załóż i idziemy zapytać się kogoś, czy fajnie wyglądam. Wydaje mi się, że nie. Fajnie wyglądam? Mam nadzieję, że ktoś napisze, że fajnie. Bo jak nie, to się obrażę. No halo. Fajnie wyglądam czy nie? Fajna stylizacja? Tak. Wow. Jeszcze zaraz sobie znajdę chłopaka z tą stylizacją. Cześć Aga, no nie, za dużo ludzi już mnie zna, tak by pewnie by zhejtowali, a że mnie znają, to wiecie, to już są dla mnie mili. Wiecie co zrobimy? Wiecie co w tym momencie zrobimy? Pójdziemy na plażę i wiecie co pójdziemy zrobić. Mam nadzieję, że wiecie, ci co oglądali poprzedni odcinek, to wiedzą co Aga teraz ma zamiar iść zrobić. Wchodź do wody, wchodź do wody i gdzie tu jest? Siadaj, siadaj, top się, czekaj na dużą falę i się utop, bo wyglądasz brzydko i wydałam tyle pieniędzy na ciebie. Żadna rzecz chyba oprócz, nie, dobra, sweterek i buty to jest coś, co rzeczywiście będę mogła jeszcze kiedyś ubrać, tak wiecie, tak może kiedyś z tego skorzystam, ale wszystkie te inne rzeczy są po prostu tragiczne i ja wiem, że nigdy ich nie użyję. No ale cóż, taki odcinek, taki challenge, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawiajcie, pamiętajcie, dużo łapek w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!